Halo. Wychodzi na to, że UPC jednak trochę nie chce emocji, ale już powinno wstać. Wyłączyłem komputer. Nie. Jak wstało, to nic, idziemy dalej, więc. Uwaga, ratujemy świat Aidenem. Ja jeszcze patrzę, czy tutaj nie ma jakiegoś alarmu. Ktoś mi przeżył alarm. No właśnie szukam, tylko tak, to przełączyłem. I chyba jest wszystko, co mogłem tutaj zrobić duchem. Brakuje ci Franklina. Tak sprawdzę, żeby to chociaż wyszło. Podejrzewam, że... O! Wyłączyłem alarm. Potem będzie mniej problemów. Rany, jak ty to zrobiłaś? Później ci wyjaśnię. Bierzmy co trzeba i spadajmy. Wziąłem tylko to, co mogłem. Okej, spadajmy stąd. Chodź. Jesteście. Szybko, wody jej uderzmy. Weszliście do budynku, o którym mówiłem? Tak, Walter to jest. Chodźcie, nie ma czasu! Okej. Nie zgubić się teraz, idziemy za śladami. Prognozujemy, co się stanie. Pewnie wrócą ci odbicia z kamerką. I będą chcieli dziecko teraz pobić, bo to nie może tak się miło skończyć. Ta zdrzynka z Biblii... Czy dobrze idę? Tak. Trudna sztuka wchodzenia. Tędy! Tak, żeś niewiniątek. Się zacznie. Co teraz? Ktoś się na tym zna? Wyjdźcie! Wszyscy! Oprócz Jody. Ona niech zostanie. Chodźmy tędy. Słuchaj, ja nigdy w życiu nie odbierałam porodu. A ja nie rodziłam. Po prostu nie chcę, żeby gapili się na mnie. Jeden umieram z bólu. Okej. Dobra, spokojnie. Nie martw się. Zaraz coś wymyślimy. Coś wymyślimy. Przecież to tylko poród. Dobra. Więc analityczne podejście. Dziecko wyjdzie z podem kobiety. Na logikę powinniśmy więc pozbyć się materiału, który utrudni dziecku wyjście, tak zwanych spodni. Jestem ciekaw, jak gra z tego wybrnie. Ale zacznijmy od tego, co to jest? Tak, grzejnik. Grzejnik. Jak się tu być ciepło? Okej. Dwa mamy warunki. 36,6 stopni powinno być optymalne. Że będzie pożar. Jak pożar? Tutaj jest kolejny element. Okej, cesarskie cięcie będzie. Wyczyszczę ten materac. Jest. Sprawdźmy jeszcze brakujące elementy. Nie podglądaj, pewnie tutaj takiej zasłony powinny być. No.
Uwaga. Kobiecie odeszły wody, więc uzupełnimy wodę. Prawdopodobnie tak to działa. Nie jestem specjalistą, ale David Cage jest. No i możemy przystąpić do rzeczy. Z filmów wiemy, że są teksty przy i przy. Pomogę ci je ściągnąć. Pociesz. Bądź dzielna. Okej, dasz radę. Powinny być teksty z tej. Pociesz. Oddychaj, zacznijmy od oddychaj. Oddychaj, dobrze? Oddychaj, środa. Skup się na tym. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Teraz pociesz. Teraz pociesz. Będzie dobrze. Naprawdę świetnie ci idzie. Mamy podbudowane. Do mnie zostało przyj. Dalej! Przyj! Przyj! Już prawie koniec! Serio! A tam wyjdzie pies rasy bigur. Widzę ją! Widzę główkę! Widzę główkę! Przyj! Przyj! Wtedy jest tak cicho. Uwaga! Okej, dziecko trzeba... Trzeba przeciąć pępowinę. Hayden. Hej, skarpie. Teraz ostrożnie. R1. X. Wyszło. Czyli dziewczynka jednak. Skąd na to wie? Pójdę po resztę. Instynkt. Wow. Jest taka... Picia. To dziewczynka. Ma na imię Zoe. Mordę, Jerza, ale jest ładniusia. Jest biała. Wydarzaj się, Walter. Ona to wszystko rozumie. Jest cudowna. Ona jest wspaniała. Jest zwycięzcą. Nie dałabym rady bez was. I Jody. Jesteś cudem, Jody. No. Naszym cudem. No i David Cage tutaj uciął. Tak? Nie. Jestem ciekaw. Wniosek, była niezła impreza, skoro dopiero takie coś się budzi. I faktycznie, déjà vu... Okej, tu jest coś. Ok,
Tylko nie zwróciłem uwagi co? Nie wyłączyłeś grzejnika. No ale tak grzejnik się tak zapali. Tu coś jest. Czyli jak zwykle jednak David Cage, złowrogi diabeł, który wszystko chce zepsuć, nie dał Jody nacieszyć się szczęściem. Stan, wstawaj! O Boże! Gdzie jest reszta? Walter jest tutaj, Jimmy środa i Zoe są na górze. Uciekaj, pójdę po mnie. Czekaj, idę z tobą! Nie, pójdę sama! Ale... Szybko uciekaj! Tak, Cage nie zawiódł. Aha, to jest tak ciemno, że nie zobaczyłem schodów. Schody są prawdopodobnie tutaj. Okej, nie rozumiem problemu teraz. Cały osmalony. Siadaj, dziecko! Są na górze! Musimy je uratować! Zanim budynek pójdzie w syra! Może widać, że jednak był nauczycielem w liceum, ponieważ tutaj dał nam bardzo, bardzo ważną radę. Sugestię genialną. Strategiczny pomysł. Trzeba uratować tych, którzy są na górze. Tylko to się tak... Wiesz, bym był specem od pożarów. Dziecko ma tak przesrane. Dobra, Aiden, to niestety nie ma, kurde, na to czasu. Przecież znając życie, pewnie można by tu zostać. Nic by się nie stało, ale... Aiden, wyłaź, bo to nie można tak dłubać. Press X to Jimmy. Dawaj, Jimmy! Skacz! Nie dam rady! Aiden... Ja nie dam rady! Siedziba wujków dobrej rady. Wujków dobra rada. Dziecko. Okej. Okay. Teraz pytanie brzmi, gdzie jest to dziecko? Musi być inna droga. Tak, dokładnie, zrób to i to. I będzie, okej. Okay. Jest budynek, gdzie mieli kręcić film, bo jest, on tak zacznie wybuchać, podejrzewam. Okej, okay, parkour. Używam Aidena. To koniec! To koniec! Musisz mi zaufać, dobrze? A jeżeli jesteś mi potrzebny? O! Boże! Moje dziecko! Nie! Moje dziecko!
Na szczęście duch jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Zbiegnij szybko na dół! No i została dramatyczna ucieczka, tylko znając moce już dziecko prawdopodobnie przeżyje. My wyjdziemy na dach, bo wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, skoro mamy ducha, który nas ochrania. I tyle, i skoczymy, on nas złapie. Tutaj oczywiście użyjemy tajnej mocy pada, może w górę chyba udało się, w prawo. Nigdy nie wiem, o co chodzi w tych scenach. W prawo. Dobrze. W górę? Nie. Przepraszam. W górę? Dobrze. Pomóż mi, Aiden. Teraz będzie w niebo wstąpienie prawdopodobnie, bo już... Jodie! O Boże, ty żyjesz! O. Jak ty to zrobiłaś? To coś niezwykłego! Nie. Zoe! Jak Zoe? Dobrze! Jest dobrze! Skąd ten cholerny pożar? Siemacie, brudasy! W końcu udało nam się wykurzyć was z nory! Nie cierpię chemii. Znowu się widzimy, suko! Zostaw ją! Ty w kubeł, robaki! Taka jesteś twarda. Nie! Nie! Nagrałeś to? Tak, mam to! Dobra, spadamy! Ranie! Ło, buzy! Ten David Cage zrobił. O mój Boże! Wszyscy, zawodź tlen! Proszę, nie odchodź, Jody. Proszę, nie odchodź! Tak, dawać strzęt do ożywienia. Okej. Nie ma przerwy. Widzimy, że jest symulator tego białego światełka w tunelu. Nawet. Jak się miewasz, Jody? Dobrze? Okej. Założymy ci to na czas. Dobrze? To twoja kolejna. Nie zgadzam się. Uważaj na siebie, Jody. Martwię się o ciebie.
Mam problemy z netowe niestety. Dobra, ktoś tam mówi, że działa. Co jakiś czas mi coś... David Cage. Czy to moja matka? Będzie przystojnym księciem. Jak Aiden wygląda? Nie! 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 Nie chcę wracać! Chcę zostać z tobą, Aiden! Aiden! Nie! Przystojny księdz. Naklikałem, mogłem zostać. Jest standard. Wypinamy z siebie igły, które nawtykali mi w szpitalu. Uwaga, touchdown. Zabrać telewizor, ręczniki z tego hotelu i idziemy. A, jest okno. Już wiem, że coś się stanie, jak dotknę, więc... Jest kwiatek. Mam pracę. Wynająłem małe mieszkanie. No... Nie narzekam. Tęsknimy, Jody. Bardzo tęsknimy. Założy pewnie zespół, który gra na ulicach i zarabia gruby hajs. Nie ma ubrań. Zobaczmy, co z tym oknem. Skoro Cage pozwala dotknąć okna, to znaczy coś tam może być. Tak, kawalerka w Krakowie. Ciekawe, czy można spłacić kredyt. Boże, uwaga. Dziecko już ma 17 lat. Zoe ma już 3 miesiące. Opowiadam jej o tobie. Wie, co dla niej zrobiłaś.
A, wróciłam do dawnego imienia. No, Eliza. Eliza. Nie, Eliza, jestem Eliza. Okej. Okay. Więc znamy losy, ten teraz tak ćpun. Ten ciekaw, co się jak się potoczyły. Jeszcze nie drzwi. Murzyn pewnie dotykał termosu. Nie. Może korzystał z toalety, albo używał mojej szczoteczki. Tak, Eliza. Dobrze, Jody, co się stało? Odrosną, chyba że coś nie tak. Jest słynny prysznic. Ale chcę się dowiedzieć, co się stało z... właśnie z Murzynem i Ćpunem. Tu jest krytyka, ale oczywiście nie żeby to tam zwróciło uwagę czy kogokolwiek. Jeszcze tak przychodzę tutaj, bo jestem strasznie ciekaw. Ciekawa. Czy wrócił do liceum? W szafie go nie było, tutaj nie było. Dotknij igły. Nie, dobra, są dwie rzeczy. Okej, okay, jest tam. Burmistrz został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Okej, okay, zobaczmy. Dla ciebie, Jody. Jest. Zdjęcie. Będzie ci przypominać o nas. Okej. I uwaga, najważniejsza gazeta. Zamknęli ich za podpalenie naszego budynku. Znaleźli przy nich benzynę. Dasz wiarę? Dupki. Dobra, ale nie wiemy, co się stało. Czyżby gra była rasistowska i zlała temat najważniejszego bohatera? Nie dość, że nauczyciela, to jeszcze osoby pochodzącej korzeniami z Afryki, która przeszła najdłuższą drogę od jabłoni, że tak powiem. Tak, zabrała. Policja zabrała benzynę. Chyba, że nie wiem, on tutaj będzie lekarzem na przykład, coś w tym goście. Jak zawsze uciekł. Tak od pana nowca. Dobra, wychodzę. Trudno. Chciałem zrobić wszystko i tyle. Tak, to ona. Ma silne wstrząśnienie mózgu. Jest w śpiączce od miesięcy. Gdzie leży? Nie wiem. Jesteśmy z CIA. Dziewczyna jest poszukiwana za zdradę. Czy chce pan zobaczyć nakaz aresztowania? Okej. Okay. Proszę za mną. Aiden. Po prostu biednemu tak prąd w oczy. Szafa. Nie. Ale wiemy, że gdzie wyjdziemy. Halo, wszystko w porządku? Proszę pani. Proszę, proszę. Brakujący element układanki. Cage'a. Teraz czas na pierwszą noc i inne takie.
Jakiś achievement w ogóle wpadł. Ile mi jeszcze tego zostało? Ktoś się orientuje, czy to już jest teraz faza endgame? Ja muszę, chcę to skończyć sobie do jutra. I ten... 4 godziny do godziny. Tak. Nie wiem, możemy to dokończyć jutro, bo ja jestem już tak emocjonalnie wyczerpany, żebym sobie coś jakiś z zergami porozmawiał na przykład. Teraz skończ. Nie, chcę tym iść źle ten. Jutro sobie to spokojnie ogarnę i tyle. Muszę teraz tak odpocząć. I po tym. Czekaj, do świąt nie dasz rady skończyć, tak. Nie, jutro kulturalnie się ten, zaraz jestem już rozbity. Był poród, był ogień, nie wiadomo co się stało z Murzynem. Może Murzyn się przeniósł w czasie, był tym lekarzem i tak dalej. Czy obiecuję tak? Nie, bo chcę to skończyć i wyrzucić. Jutro zbierają śmieci wysoko... jak to się nazywa? Wielkogabarytowe i mogę to się pozbyć tego w końcu. No, jutro jakoś wrócę kulturalnie i ten co pobyjąt? Coś z gatunku kosmosy, miłość i tak dalej. Tu robię cięcie i jak ktoś idzie spać, to oczywiście miłego spania, ja wracam za jakieś 10 minut. Zaleję sobie kolejną herbatę i ciach.